Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z Dailing Lighta. W dzisiejszym odcinku udamy się do z wybawcami do Sektora Zero i zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Do zobaczenia. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak, myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do Sektora Zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w Sektorze Zero znikniesz z listy Raisa, ale zaczekaj tu. Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha. Okej. Dobra. Chodź no. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To, coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. No dobra, to w takim wypadku udajemy się do kanałów. No to jesteśmy prawie na miejscu. Przy wybawcach. Ułatwmy tylko tego. Au, nie to chciałem. Chyba mamy zwycięzcę. Nareszcie. To się bardzo przyda. O. Okej, ja bym chciał te policyjne samochody jeszcze przeszukać, zanim pójdę dalej. O, apteczki. Apteczki się przydadzą. O, prawie się udało. Fajnego. Amunicja. Ach, i nic nieprzydatnego. Dobra. Dobra, to lecimy do wybawców. Spotkałem tego całego Cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Raisowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do Sektora Zero. To już można użyć większego kalibru. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa,
Ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. No i gdzie jesteś? Tu. No idź, idź, maciun panie. Noż. Wolniej to się chyba nie dało. Popatrz, tato! To pan Crane! No, no. Świat jest mały. Dawood, mamy do pogadania. Przykro mi, że cię przegoniłem, ale nie mogłem ryzykować, że za nami pójdziesz. Ci goście są naprawdę twardzi, jeśli chodzi o zasady. To nie fair wobec Salmy. Salma jest teraz wolna. Nie o to chodzi. No to o co chodzi? Masz coś do powiedzenia? Nadal mam tę broń, uważaj no. Crane, mamy zasady. Każdy pilnuje własnego nosa. Jeśli nie będziesz przestrzegał naszych zasad, nie masz tu czego szukać. Rozumiem. Okej, odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Okej. Ale co, gdzie? Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Serio? To żeście trasę wymyślili? Trochę tutaj macie tropiarnię. No, wyskakuj. Tam. Dobra. Mokro, wilgotno, nieprzyjemnie. No i tu w dół. Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. Okej. Czyli zaraz pewnie na kogoś trafimy. Jakby ktoś rower zgubił? O, i są zarażeni. Nie to. I było kabum, nie ma zombiaczka. Dzień dobry. Do widzenia. Parę zombiaków. Ah!
No, umieraj. Aleś ty mocna. Parę zombiaków. Jak z tym można siedzieć i strzelać i robić z niego tego jeża. Pudło. No, umieraj. Jezu, jeszcze żyjesz? Ale wytrzymały. Powinna być jakaś opcja na szybkie zbieranie strzał, bo... trochę strzykotówki. Parę strzał się utraciło, ale to trudno. Lecimy dalej. Dobra, otwarte. Wow. Jezu, przez tą wodę ledwo co widać. No, ale mu świecą oczęta. Jeszcze coś? Wy wstajecie? Nie. Amunicja. Karabin policyjny też nie wzgardzimy. Coś tu jeszcze fajnego? Amunicja do karabinu. Zawsze wszędzie się przyda. Przydałaby się do strzelby jeszcze. Ja bym tak
Jeżeli ktoś spełnia życzenia, to ja poproszę do strzelby. Ja już w ogóle nie mogę się doczekać, kiedy w końcu będę w stanie dorwać shotguna. Co my tu mamy? Śmieć, którego wziąłem. Patrzmy tutaj średnio, więc nie powinno sprawić większego problemu. Też nagroda raczej średnia, no ale... Zobaczymy. Co my w ogóle mamy? Można tak, te noże dać tu. To rozmontować nie przyda się. O, doskonały nóż rzeźnicki też. Okej. Okay. Gdzie teraz? Tu? Nie. Tu? Nie. Gdzie teraz? Chyba tam. A, tam. A ja pistoletu czasem nie wziąłem? Mam niemiecki pistolet. Dobrze. O, apteczka. O. Nie będziesz pluł na mnie. Tam. Ja się będę. Dobra. I... Witam kolegę. Przykro mi, ale muszę postępować praktycznie. Ten koleś trzyma mnie za jaja. Co? Hej, co się zrobili? Nie miałem wyboru. Przykro mi. A, co, jakiegoś wielkiego zombiaka na mnie wystawiłeś? Tutaj nie pamiętam w sumie, co tutaj było. A, ludzie Raisa. Ciekawe, że niby wygląda, jakby do mnie strzelali, ale tak naprawdę mi... O! Już chciałem powiedzieć, że mnie nie trafiają. Dobra. Przetrwaj zasadzkę. Dobra, to nie powinno być w związku z tym problemów. Tylko poproszę na w miarę równych zasadach. Dobra. Uleczmy się. Noże się tutaj bardziej przydadzą. Jest jeden. O, tam jest. Ognia. Dobra. Oni chyba tu wchodzić nie mogą, gdzie ja jestem.
Dobrze, że mają światełka, łatwiej ich dostrzec. Jeszcze jeden. Dobra, zbierzmy co z nich zostało. Zawsze trochę amunicji. A karabiny będzie można potem sprzedać. No, coś jeszcze? A. Coś ciekawego jeszcze dla mnie zostawiliście? Uszka kawa, okej. Okay. Akceptuję. A gwoździe już mniej. O, ale apteczka chętnie. Tędy? Chyba tędy. Okej. Dobra, chyba się udało. Taka ładna skrzyneczka. O, sznurek, sznurek, sznurek jest bardzo cenną rzeczą. O, jeszcze tutaj. Musiałem zgasić na chwilkę latarkę. Gdzie oni do cholery są? Jak długo mamy na nich czekać? Tyle, ile trzeba. Wyluzuj. Masz coś lepszego do roboty? Ciesz się, że masz chwilę wytchnienia. Tu jesteś! Tam jest! Tak wiem, marnowanie amunicji. Brecken, słyszysz mnie? Tu Crane. Co jest grane, stary? Powiedz wszystkim, żeby trzymali się z dala od wybawców. Te dupki sprzedały mnie Raisowi. Ledwo uszedłem z życiem. O kurde. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Gdy tylko dotrzesz do Sektora Zero, koniecznie skontaktuj się z Troy. Tylko ona może ci tam pomóc. Jasne, tak właśnie planowałem zrobić. Trzymaj za mnie kciuki, Brecken. To mi niepotrzebne. To w sumie też można wyrzucić. I weźmy sobie te karabiny na sprzedaż. Gdzieś tu się szło. Szkoda, że nie można skorzystać z automatu. O, komuś blue screen wywaliło. Wiadomości. Szkoda, że nie można odtworzyć. A wszędzie się gubię, gdzie tutaj trzeba było iść. Tam na górę.
mapy. Kartony tylko. Cholerni wybawcy. Te podłe dranie współpracują z Raisem. Przygotowali na mnie zasadzkę i ledwo uszedłem z życiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ufanie komukolwiek. No cóż. No dobra, spróbujmy. Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Jade, to Crane. Słyszysz mnie? Cholera. Dobra. Czas zagadać do miejscowych. Troy, tu Crane. Słyszysz mnie? Crane, świetnie cię słyszeć. W czym możemy pomóc? Jestem w waszej okolicy i chciałbym się spotkać. Gdzie cię znajdę? Jesteś tu? W zerówce? Fantastycznie. Widziałeś dwie wieże z rusztowaniem, jedną trochę wyższą od drugiej? Nazywamy je naszym loftem. Zapraszamy do nas, będziemy czekać. Dobra. Doktorze Camden, słyszy mnie pan? Tu Crane. Camden, słyszy mnie pan? Crane? Tak, tak, słyszę pana. O co chodzi? Jestem w sektorze zero. Czy Jade jest u pana? Nie. Obawiam się, że nie zdoła do mnie dotrzeć. Nie jest to łatwe, wie pan. Musiałem się odciąć zupełnie od zewnętrza z powodu zbiorów Raisa. Wszystko w porządku? Uwięziony w laboratorium, ale przynajmniej bezpieczny. Czy mnie pan odwiedzi? Jeszcze nie. Muszę najpierw odnaleźć Jade i odzyskać badania doktora Zira. W porządku, będę czekał. Życzę powodzenia. No dobra. To idziemy do tak zwanego lofta. Przy okazji zwiedzając miejscówkę. O, nie chcę. Trochę tutaj zombiaków jest. Zapomniałem. Jakaś skrzyneczka tam leży. Może się nią zainteresujemy. No to tutaj parkour... Krain, tu Tobias! Urządziłem nowy warsztat, tu, na Starym Mieście. I dokonałem wielu ulepszeń mojej maczety. Po prostu musisz to zobaczyć. Wpadnij do mnie, okej? Okay? Okej. Okay. Moment, gdzie to było? A, minąłem to, dobra. Tylko to są zbiory Raisa. O, dzień dobry. Co poszło nie tak? Nie chodzi mi o tę zarazę, to palec Boży, ale co stało się z Haranem? Gdy odkryli ropę, powiedzieli, że wszyscy będziemy bogaci. Wszyscy. Powiedzieli, że będzie pełno pracy, ale dobra robota dostała się ludziom, którzy w ogóle nie byli z Haranu. Wybudowali wielkie biurowce z klimą, ale nie znam osobiście nikogo, kto w nich pracuje. A dla nas zbudowali te slumsy. Taka była nasza nagroda. Taki był dar ropy. Teraz woda jest brudna, a powietrze cuchnie jak spaliny. Wcześniej nie było tu raju, ale było lepiej niż teraz. A potem wybuchła zaraza. W zeszłym miesiącu widziałem, jak pewna chłopka atakuje człowieka. I to bogacza. Znałem ją. Nazywała się Denise. Tylko, że już nie była człowiekiem. I ta rzecz, która kiedyś była Denise, wgryzła się w twarz tego bogacza jak warbus. A ja się cieszyłem. Było mi wstyd, jak bardzo się cieszyłem. No cóż. Dobra, zobaczymy, czy damy radę zbirów Raisa pokonać po cichutku. Brać go! Coś słyszałem. Masz teraz przejebane!
Muszę usłyszeć, jak krzyczy. No, nie usłyszysz. No tak, zapomniałem rozładować. Tu jest jakiś przedmiot. Dobra, użyjmy kamuflażu i spróbujmy teraz dorwać się do zapasów Reisa. Nie powinien mnie teraz atakować. No, come on, come on. Dziękuję, to ja się zmywam. Ło. Normalnie Spider-Man ze mnie. Prawie. Okej, najszybciej chyba będzie w ten sposób. Prawie. Prawda? Tak, to ja. Jestem Michael. Troy czeka na ciebie w naszym lofcie. Dobrze cię tu widzieć, Crane. Crane! Miło cię poznać, stary. Jestem Savi. Potrzebujesz technikaliów? Wal do mnie. Prawie przełamałem zagłuszanie łączności. Chodź, przywitaj się z Troy. Jestem Kyle Crane. Miło wreszcie spotkać się twarzą w twarz. To ty szukasz Jade Aldemir, prawda? Tak, widziałaś ją? Wiesz, gdzie jest? Jade, tutaj Troy. Słyszysz mnie? Nadawaj, Troy. Jade, tu Crane. Wiem, że idziesz do Camdena, ale jego klinika jest otoczona przez zombie i ludzi Raisa. Pozwól mi sobie pomóc. Crane, zostaw mnie w spokoju. Słyszę ciebie, ale widzę tylko mojego brata. Proszę, wysłuchaj mnie. Jestem... byłem... agentem GRE, okej? Okay? Miałem dowiedzieć się, gdzie Rais trzyma pewien tajny plik, ale... ale to już nieważne. Rozmawiałem z ministerstwem. Chcieli zrobić nalot dywanowy na miasto, ale... zgodzili się czekać, bo chcą wyniki badań, które masz ze sobą. Musimy jakoś przekazać im wiadomość, że je mamy. Ty dupku. Ty dupku! Jade? Jade! Szlak. Crane. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam, była na uniwersytecie. Trzeba iść na wschód. Jeśli to, co mówisz, jest chociaż w części prawdą, musisz ją znaleźć. No dobra, ale już dalsze poszukiwania i dalszą grę zobaczycie w następnym odcinku. Za dziś w każdym bądź razie chciałbym wam bardzo podziękować. No i... do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!